pytania Panoramy, Małgorzata Orłowska. Dobry wieczór. Dziś na kilka godzin przed ciszą wyborczą gościmy w pytaniach dwóch kandydatów. Obaj reprezentują młode pokolenie. Dla obu, jeśli uzyskają wystarczające poparcie wyborców, będzie to debiut na dużej scenie politycznej. Zanim rozmowa z kandydatami, po raz ostatni przedstawiamy nasz materiał filmowy przygotowany z myślą o wyborach do Senatu właśnie. Zgodnie z ordynacją, okręgi wyborcze do Senatu obejmują obszar całego województwa lub jego część. Ustalenie podziału na okręgi wyborcze i liczby wybieranych w nich senatorów zależą od liczby ludności i tzw. wskaźnika przedstawicielstwa. W województwie lubelskim takich okręgów jest 6. Z każdego startuje po kilku kandydatów, od 3 do 5. W sumie 21 osób. Reprezentują różne komitety wyborcze, przede wszystkim duże partie polityczne, ale są też kandydaci, którzy mają własne komitety wyborcze. Każdy komitet mógł wystawić wyłącznie jednego kandydata, którego zgłoszenie wymagało uzyskanie co najmniej 2000 podpisów wyborców. Wybory 25 października będą drugimi, w których członków Wyższej Izby Polskiego Parlamentu wybierzemy w jednomandatowych okręgach wyborczych. Nie będzie wymogu uzyskania bezwzględnej większości. Mandat zdobędzie ten kandydat, na którego zagłosuje największa liczba wyborców. Wykaz okręgów wraz z nazwiskami kandydatów jest dostępny na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. A z naszego zaproszenia skorzystali dziś panowie Marek Woch, kandyduje z okręgu nr 17, obejmującego powiaty Bielski, Parczewski i Radzyński. Jest kandydatem niezależnym, startującym z Komitetu Wyborczego Wyborców Społecznej Demokracji. Pochodzi z Konkolewnicy i wcześniej startował bez powodzenia w wyborach do Europarlamentu i samorządowych. Jest zaangażowany w działalność Centrum Społecznej Demokracji. Więcej o sobie zechce pan powiedzieć za chwilę. I drugi gość, którego witam, pan Mariusz Cichocki. Kandydat z okręgu nr 19, obejmującego powiaty biłgorajski, chrubieszowski, tomaszowski i zamojski. Mieszka w Tomaszowie Lubelskim, obecnie pracuje w dziale obsługi klientów PGE Obrót w Zamościu. Także startował już w wyborach samorządowych, ubiegał się o fotel burmistrza Tomaszowa bez powodzenia. Panowie, pytanie takie wspólne do obu panów. Czy dla młodych, zaczynających karierę polityczną ludzi, Senat, tradycyjnie postrzegany jako izba wyższa, izba ekspercka, stojąca na straży prawa, to jest dobre miejsce? Nie lepiej zaczynać od Sejmu? Dzień dobry pani redaktor, serdecznie dziękuję za zaproszenie. Szanowni państwo, dzień dobry. Tylko uzupełnię, jeśli chodzi o stan Europarlamentu i odpowiadając właśnie na pani pytanie. Otóż dla osób, które nie chcą kandydować z różnych powodów, czy to zawodowych, czy po prostu ideowych, z jakiejkolwiek partii politycznej, bo ja oceniam, że jest 50%, która nie chodzi osób do głosowania, natomiast doskonale wiedzą, co się dzieje politycznie, bo po prostu rozmawiam z ludźmi i nie chcą się podpisać pod żadną z opcji politycznych. I ja uznałem z naszym środowiskiem społecznej demokracji, że trzeba próbować po prostu swoich sił, szukać nowych ludzi merytorycznych, zaangażowanych społecznych i publicznie. A jest sondaż, że wynika, że Senat będzie bardziej prawicowy, więc też jakoś zadeklarowany politycznie. I właśnie jeśli chodzi o start, dokończę Europarlament. Dlaczego nam się nie udało? Nam się udało zarejestrować komitet do Europarlamentu, natomiast nam się nie udało zarejestrować listy. Dlaczego? Bo są wysokie progi, jeśli chodzi o podpisy. I dzisiaj kandydujemy do Senatu. Ja kandyduję do Senatu tylko dlatego, że są jednookręgowe okręgi wyborcze. I to tylko dlatego... Tak, i tylko dlatego jest to możliwe, bo gdyby była lista krajowa, tak jak jeszcze 8 lat temu, to nie byłoby to możliwe, dlatego jest to utrudnione osobom, które chcą działać niezależnie, nie z partii, kandydowali. I dlatego kandyduję do Senatu. Pan Marek Cichocki, dlaczego Senat, a nie Sejm? Witam panią redaktor, witam szanowni państwo. Dlaczego Senat? Uważam, że też do Senatu powinni kandydować ludzie nowi, młodzi, ze świeżym, nowoczesnym podejściem, ponieważ czekają nas spore wyzwania, jeżeli chodzi o poprawę. A które pan uważa za największe? Jest kilka. Przede wszystkim, że patrząc na ten, z którego ja startuję, startuję z okręgu 19, który obejmuje cały okręg byłego województwa zamojskiego. Przede wszystkim największy problem to jest praca i duże bezrobocie. Także temu chciałbym się poświęcić, dlatego też kandyduję na stanowisko senatora z tego okręgu, żeby te problemy w przyszłości rozwiązywać. Tak się składa, że obaj panowie macie w swoich okręgach groźnych rywali. Groźnych, bo już doświadczonych parlamentarzystów, senatorów właśnie. U pana jest na liście do
Senatu pan Grzegorz Bierecki, u pana pan Jerzy Chruścikowski. Tak. Mają za sobą już doświadczenie eksperckie, tak, w Izbie Wyższej Parlamentu. Nie boicie się państwo, panowie, tego starcia z nimi? No, otóż właśnie pan, którego pani wymieniła, kandyduje ze swojego komitetu, ze swojego, pod swoim nazwiskiem. Ale w pana okręgu. Nie kandyduje z listy partyjnej. I zobaczymy, co zdecydują wyborcy. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze terminy, wyższa, niższa, otóż Konstytucja w artykule 10 nie rozróżnia, że to jest wyższa czy niższa. Mało tego, ja dodam, że tak naprawdę Sejm może przegłosować każdą decyzję Senatu. W związku z tym oczywiście publicystycznie i medialnie jest taki wymiar, że to jest izba refleksji, że o czymś decydują, a tak naprawdę to tylko Sejm decyduje, jaki projekt ustawy zostanie przekazany do podpisu do prezydenta. Więc to jest dyskusja, o której tutaj pan powiedział, żeby podjąć. A pan nie obawia się kandydatury przy kontrkandydata pana Jerzego? Obawiam się. Zdaję sobie sprawę, że nie będzie łatwo. Kandydat startuje z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. I to nie będzie jego pierwsza ani druga kadencja. Dokładnie. Jak się nie mylę, to 4 kadencje już jest senatorem. Także konkurencja jest duża. W sumie z mojego okręgu, tego 19 startuje 5 kandydatów. Jak się nie mylę, najwięcej ze wszystkich okręgów wyborczych na terenie województwa lubelskiego. Także jest spora konkurencja i duże wyzwania, ale tego się nie obawiam. A z jakim programem panowie idziecie do tych wyborów? Ja chciałbym, żeby wybrzmiały 2 kwestie. Mianowicie pierwsza, że moim zdaniem należy powrócić do województwa bielsko-podlaskiego, żeby rozpocząć po wyborach dyskusję z różnymi siłami politycznymi i z organizacjami pozarządowymi, bo działam społecznie i publicznie od wielu lat, sam jestem szefem Stowarzyszenia Centrum Społecznej Demokracji, bo uważam, że jeżeli jest droga E30 z Irlandii do Omska pod Kazachstanem, 2500 km, za Moskwą i to jest międzynarodowy szlak i nie możemy się doczekać i doprosić przez kilkadziesiąt ostatnich lat połączenia dwupasmowego. Ja nie mówię, żeby to była autostrada. To jak będzie województwem, będzie łatwiej? Tak, dlatego że wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie i on ma baczniejsze widzenie. Czy i nie będzie zabiegał za... Za tą. Także za rozbudowaniem administracji rządowej. Nie, to nie wynika... Z nowym województwem wiążą nie się wynika, nowe urzędy, nowe etaty, nowe stanowiska urzędników. Nie wynika z tego rozrost, bo dzisiaj jest delegatura, tylko że delegatura jest przedstawicielstwem jakby województwa lubelskiego, całego Lublina. I pana zdaniem mniej skuteczny. Tak nie powiedziałem, natomiast Lublin siłą rzeczy dba więcej o środki i to widzimy przez rozwój wokół drogowej infrastruktury w Lublinie, że się rozwija. W związku z tym dlatego uważam, że należy powrócić i jeszcze uważam, rozmawiając z mieszkańcami, że czują się troszeczkę poszkodowani i jest jednak teren wschodni traktowany jako Polska B. Odkąd ja od dziecka pamiętam, rodzice, dziadkowi, rodzina tak określali i dzisiaj też widać zapóźnienia i moim zdaniem należy postawić na tą koncepcję. A ta drugi element, który chciałby pan, żeby tak wybrzmiał? Wybrzmiał, żeby dać równe szanse mieszkańcom właśnie takich powiatów. Ja nie powiem tylko, że powiatów Radzyńskiego, Parczewskiego, Bielskiego, ale w ogóle z ściany wschodniej obecnie. Czyli zrównoważony rozwój. Zrównoważony rozwój, ale edukacja, żeby dzieci miały równy start w edukacji. I pan Mariusz Cichocki, jaki jest pański program? Przede wszystkim, jak mówiłem wcześniej, to są miejsca pracy. Okręg, z którego startuję, to jest ziemia zamojska. Jest to typowo rolniczy teren, także przede wszystkim stawianie na nowoczesne gospodarstwa rolne, rozwój agroturystyki, dalsze rozwijanie dróg lokalnych, modernizacja tych dróg, powstawanie nowych. Chciałbym też, żeby powstała droga ekspresowa od Piask do granicy państwa dochodowego, która by też mocno utrakcyjniła ten teren. Dzięki temu mogłoby tutaj zainwestować różni inwestorzy. Po drugie, też dbanie o uczelnie, żeby te uczelnie, które są na terenie tutaj Zamościa, kształciły przyszłościowe kierunki, żeby było więcej pieniędzy na badania, żeby więcej było pomysłów, projektów. I jak pan jako senator chce do tego dążyć? Przede wszystkim tak, Senat tworzą prawo. Chciałbym zacząć od tego, żeby prawo w Polsce było spójne, logiczne, czytelne i zrozumiałe dla wszystkich. Jako senator z tego okręgu, właśnie 19, chcę być ambasadorem tego regionu, żeby wspierać rozwijanie Zamojszczyzny. Chcę też być przedstawicielem wszystkich organizacji
społecznych, pozarządowych. Często są członkowie tych organizacji niedoceniani, a pracują społecznie, bez wynagrodzenia, poświęcają swój czas prywatny, żeby tworzyć różne projekty, aby też mieszkańcom żyło się lepiej. Dziękuję bardzo. Gośćmi naszymi w tej części programu byli panowie Marek Woch, kandydujący z okręgu nr 17 i pan Mariusz Cichocki, kandydujący z okręgu nr 19. Dziękuję bardzo, ale to nie wszystko.